Mariuszu, jak oceniasz najnowszą kolekcję Jacoba? No, ja z Jakubem to bardzo dobrze się znam, więc jest mi troszeczkę trudno może tak obiektywnie to ocenić, bo my się bardzo dobrze znamy. Myślę, że mogę powiedzieć, że nawet przyjaźnimy. Znaczy, mi się to bardzo podobało. Ja uważam, że pokazał to, co chciał pokazać, to jest najważniejsze. Bardzo fajnie, że też nie było to kolejnym pokazem z beżowymi, koronkowymi sukienkami dla pań 40+, tylko pokazał to, co mu w duszy gra. To na pewno nie będzie się wszystkim podobało i też fajnie, że nie będzie, bo moda nie jest od tego, żeby się podobała wszystkim. Było to z pazurem, było to odważne, było to trochę awangardowe i trochę rockowe. Dla mnie super. A powiedz, czy twoim zdaniem Jakub zmienił swój styl troszeczkę od czasu Project Runway? Wiesz, no na pewno, no wiesz, to ewoluowało, to już troszeczkę też minęło czasu, więc on myślę, że cały czas też się rozwija i to jakoś tam też w jego pracy widać. Jest na pewno dzisiaj już kimś innym niż tym, jak był zwycięzcą czy tam finalistą Project Runway, ale no myśmy się wtedy poznali i jakby po programie żeśmy się rzeczywiście zakumplowali, później to się przeradziło bardziej już taką przyjaźń. Ja myślę, że Kuba się fajnie rozwija, ma swoją fajną linię Basic, która wiem, że jakoś tam dobrze działa sprzedażowo. Tutaj miał ochotę pokazać rzeczy bardziej takie awangardowe, bardziej takie premium. Dobrze, że o tym nie zapomniał, bo to w pracy projektanta też bardzo ważne, by nie popaść tylko w robienie tych bluz i t-shirtów, ale też czegoś innego. Myślę, że idzie w dobrą stronę. A czy śledzisz poczynania modowe swoich podopiecznych z programu? Na przykład Liliany, która teraz tworzy dla La Mani. No wiesz, śledzę o tyle właśnie, że na przykład Liliana jest w La Mani i oczywiście pod tym kątem to oczywiście, że tak, bo widzę, co się w La Mani dzieje. Ja się bardzo cieszę, że z tej pierwszej edycji wyszło tyle fajnych ludzi, tylu zdolnych ludzi, bo i Kuba cały czas na rynku, i Maciek Sieracki cały czas, że tak powiem, na rynku. Liliana jako projektantka w bardzo fajnej marce, więc myślę, że nasza finałowa trójka naprawdę fajnie przędzie, że tak powiem, fajnie działa, cały czas jest na tym rynku, co i tak już jest dużym wyczynem. Oby tak dalej.